Witam serdecznie. Jest poranek, około godziny 7. Ja już sobie coś tu działam, tak? Zaczynamy akcje poranne. Zabieramy się za ul, ale oczywiście rano już byłem przy pszczołach. To była dość szybka akcja. Byłem na pasiece hospicjum, tak? I tam byłem tam w poszukiwaniu matek, tak? Wczoraj. No to matek, no tych mateczników, nie? Żeby to pokosić. No to w tym wielkoruskim, tak jak mówiłem na filmiku, no to one zrobiły trochę później te ratunki. I zdążyłem je ściąć. A w uliku tym, co po Włoszkach, to zrobiło od samego początku ratunki, była niepogoda i ten, tak nie poszedłem. I gdzieś się matka wygryzła, a nawet więcej, ze dwie. Coś tam mateczniki pościnałem, a te matki się już odkruszały. I dzisiaj rano też tak przejrzałem, ale co za cholerę, tej matki nie mogę znaleźć, nie? Po prostu nie da rady. No ale to nic. Ona zanim się unasieni, no to teraz on tak może się unasienić, nie? Więc mam jeszcze szansę na to, żeby ją spokojnie połapać, ale widzę, że te pszczoły to już ten. Dłutem wzruszyłem tam trutuwę, żeby to wyniosły, nie? I dzisiaj, bo nie wziąłem pod sklepiacza, niestety, no to tak wzruszyłem, nie? No to tam też, ale tych trutni niestety się trochę wygryzło i tak. I co? Mam nadzieję, że te trutnie nic nie unasienią. Cholera. I teraz tak. I teraz wziąłem płytki sobie, te wziąłem dykty spod paneli. Wziąłem sobie 100 ml kwasu ze sobą. W butelce po amolu. I tak wlałem po 30. Rozlałem po tej płytce i położyłem. I położyłem półówki, nie? Takie mam pół nadstawki stare. Położyłem i to się tam odparuje dzisiaj. Ma być teraz podobno ciepło, coraz cieplej do niedzieli, więc fajnie. Te pszczoły, jak dzisiaj będę widział, że będą mogły latać i tak dalej, no to być może dziś pod wieczór i jutro tak pod wieczór bym rozdzielił, że pod wieczór, nie? Że nie robiłbym tego z ran, znaczy nie robiłbym tego w dzień, tak? Tych wglądów. Żeby im nie ten, nie rozwalić tam za bardzo, więc może pasiekę sobie podzielę nawet na dwa dni, więc może nawet na spokojnie, tak? Ale żeby tam właśnie dodawać, budować już góry, tu jeszcze ramki, dzisiaj robimy ul. Tak? Ale tak już i tak widzę, że dzisiaj go chyba nie zrobimy, bo te pszczoły też. Jeśli będzie oczywiście pogoda, no. A na tym hospicjum, no to tam już pszczoła jest praktycznie wygryziona. Zostało jeszcze tak po ramce tych pszczół, co się wygryzają, ale to już też zaczynają te ramki się wygryzać, więc po prostu, no jeszcze ze dwa dni to będzie pszczoła wygryziona, tak? I tym kwasem tam buchnę, zostawiłem jeszcze, jest po gdzieś tak 20 ml, to zobaczymy jak to pszczoła będzie się wygryzać, tak? Ale jak już zostanie jej niewiele, to ja nawet odsklepię niektóre, a wrzucę, żeby to jak najszybciej zbudować w tym środku. I teraz w wielkoruskim zostało jakieś 5 uliczek pszczół, tak? Powiedzmy, że na jedną ramkę wielkopolską, tak 5 uliczek widziałem z rana obklejały. Może 6. Niespełna tak już, nie? W tych żółtych, no to jest tych pszczół. Tam jest z 8 uliczek pszczoły. I to się jeszcze coś tam powygryza. No tym kwasem to tam jeszcze pobucham. Niestety widziałem na wygryzającej pszczole się warozę. Więc ja tak uważam, że tak. Takie krótkie jakby kuracje kwasem mrówkowym robią to, że ta pszczoła wygryzająca się, ona i tak będzie miała warozę, nie? O, bo to nie przejdzie przez zasklep, nie? To tylko tak buchnie na chwilę, dlatego ta seta z tą butelką, ona ma sens inny, nie? No, tak, tak to jest. I co? Jak i w tym ulu podstawowym, to tam jest, budują rameczkę, ich jest tam niedużo. To podejrzewam, że to jest moja najmniejsza rodzinka, która wyszła w ogóle tak mi na pasiece. Więc dobrze, że ją tam zawiozłem w sumie. No i też jeszcze zobaczę przed łączeniem pojutrze, jak to wygląda w tej rodzince, nie? Od razu ją ustawię. Początkowo na dwa korpusy. Zobaczymy, jak się połączą. No nie będą miały wyjścia, nie? Zrobię to rychło rano. Tak 6, 7, żeby to te pszczoły mi się połączyły.
Najpierw je porządnie odymię, tak? I położymy deskę, zrobimy ten pierwszy ul najpierw, ten po środku, żeby już go zestawić. I później tak, później będziemy działać. Tak, i ta pszczoła, co teraz się powygryzała z tego czerwiu, no to jeśli to się odratuje o dwa razy jakoś, to zwyczajnie to będzie połączone. No i ona tam zrobi swoje coś, nie? W tym ulu się zrobi tych pszczół dużo, bo to będzie ponad korpus pszczół na pewno, nie? Więc ten dolny od razu zaczną oblewać, no i za sobą, tak, zapełniać, więc wtedy będziemy szybko budować zaraz górę. Zaraz ten rzepak, jak rzepak będzie rozkwitywał, no to tam będziemy już wstawiać górę, nie? I one wtedy zrobią. I ten sad, ta śliwka zaraz dopiero czereśnia kwitnie. Słuchajcie, tam gdzie jest pasieka hospicjum, to tak naprawdę czereśnia, te kilka drzew, to był pierwszy taki pożytek, co ja widziałem, że pszczoły naprawdę fajnie mogły na to sobie polatać, tak? Porzeczka tam lipnie, śliwka dopiero i wiśnia, tak? No ale to jeszcze chwila. No plus te kwiatki takie przy ziemi, co rosną, no ale i mniszek teraz już zaczął, tak? Ja widzę, że te pszczoły mają na ramce coś ponoszone, na ramkach tylnych. Nie? Nawet mają fajnie ponoszone tam ziemię, tak? Świeci się cała ramka, więc coś mają. I widzę, że to ma jakiś fajny kolor taki, nie? Więc coś się tam dzieje też. I teraz dopiero te pszczoły dostaną doładowanie, zrobi się jeden ul, ale naprawdę będzie fajny i on tam zrobi. Ja na pasiece niestety wyjuchałem jeszcze jedną rodzinkę, co widziałem pszczoły bez skrzydełek. Zrobiłem tam od razu kwas. I teraz jak będziemy coś tam, ja je porozkładałem, ale teraz w ładny dzień to pójdziemy tam zajrzeć. Jak będę chciał to rozbudowywać do góry, to wtedy sobie przejrzę tą rodzinkę i sobie zobaczę, jak wygląda, tak? Szczególnie młoda pszczoła wygryzająca się. To jest ważne. Nie, że trzeba sobie popatrzeć na te pszczoły. No i wtedy ona ewentualnie tak, jeśli po prostu dalej będzie takie coś, to ja ją też wywiozę, zanim dołożę trzecią skrzynkę na hospicjum. Nie? Tam nie wiem, co jeszcze zrobimy. Tam jak pszczoły moje wyjadą na pasiekę hospicjum, to z reguły na nie czeka zagłada. Nie? Z tego będzie się tworzyć jak najmniejsza liczba rodzin tam. I wiecznie będę jakieś matki przywoził coś ode mnie, żeby to powymieniać jakoś. Trudnie będę wybijał, ile się da, tak? To tam rodziny to jest... To tylko się z nimi dzieje, nie? Że na wstecznym je jedziemy, tak? Jeśli nie pomagają żadne kuracje i w ogóle i dalej. Ja uważam, że jak pszczoły tak mają, że od początku mają tej warozy jakoś dużo, to daje niedobrze. Nie? W dupie tam. W razie czego zawsze będę miał potomne, nie? Że ta rodzina zawsze jakaś tam będzie, więc jeśli nagle się okaże, że one są jakieś niesamowite, co wątpię, no to coś z nimi się porobi dalej, tak? A na pasiece głównej zostawiamy i mnożymy to, co najlepsze, nie? Tak, dodatkowo już w tej chwili wiem, gdzie chyba będę unasienniał sobie matki, już. No i prawdopodobnie być może tam zostanie jakaś kilka uli, już całkiem, nie? Ale to miejsce mi się średnio chwilowo podoba, bo też jest takie otwarte i w ogóle ja nie lubię takich otwartych miejsc, szczególnie do tego, jakbym miał na przykład zimować te nasze kochane pszczoły, tak? To ja nie lubię w takich miejscach, co są jakieś poroztwierane, to wszystko, że nie ma, że no wszystko, że wieje wiatr i w ogóle, i że to takie jest, nie? No. Więc prawdopodobnie weselniaki to już wiem, gdzie będę wywoził, więc jest fajnie, tak? Uliki weselne będę chciał sobie zrobić, czy starą matkę nawet wywieźć w całości na jakiś czas. No, to można. Różne rzeczy i bajery sobie stwarzać. I to było chyba to wszystko od rana. Takie są przygody. Ja uważam, że na 28 rodzinek, jak wyszły 3, z którymi uważam od początku, że jest coś nie tak, to może nie jest tak tragicznie, nie? Ja i tak zawsze będę patrzał na te pszczoły w ten sposób i nawet jak będzie więcej pasiek, to prawdopodobnie zawsze będzie pasieka hospicjum.
na której będą wywożone pszczoły, z którymi jest coś nie tak. I ja ich nie chcę wtedy już łączyć na pasiece głównej. Nie, tylko one będą łączone zawsze do rodzin, z którymi wcześniej było też coś nie tak. I to będzie się działo już później do końca sezonu. Nie? No i miejmy nadzieję, że po prostu jakimś cudem te rodziny nam się uda odratować i że one nie zaczną jakoś normalniej funkcjonować. Jak te pszczoły zaczną się mieszać między sobą, bo to też różne ule będziemy łączyć do siebie. O, jechał znajomy wędkarz. To wtedy jest też... No uważam, że jest szansa, że normalnie to wszystko się może stanie z tymi rodzinami, ale to będzie się robić ich tylko coraz mniej, nie? Ja uważam, że to są bardzo główne elementy w ogóle w tworzeniu jakichś pszczół. Jeśli chcemy mieć tych pszczół więcej, więcej i więcej, to od samego początku, ja nie wiem, ja nie będę tam się męczył z tymi pszczołami, ja nie będę chodził z amitrazą na pewno ani nic, nie? One nie będą chciały funkcjonować jako specjalnie, to ja będę autował takie pszczoły, bo ja nie chcę, nie? Jedne wyszły, dobre, no to no. Jakoś ja staram się zawsze ograniczyć, tak? Z tym kwasem to by trzeba było dać im setkę teraz, a setka teraz to by była przesada. Nie? Tak myślę, ale mogę się mylić. Nie, dlatego tak się trochę bawię, a widzę, że po prostu odparowałem na początku, tak? Tam 50-60 ml, 50 ml i ogólnie po tym fakcie odparowania nie widziałem pszczół, które w ogóle by miały jakieś defekty ze sobą czy warozę na sobie. Nie widziałem. W tej chwili wygryzł się czerw i znowu jest waroza, więc tak, strzepało tą warozę, nie? Ale samego czerwiu nie uratowało, nie? Więc no, może bym musiał dać tutaj tą setkę i to by musiał się jeszcze, uważam, wstrzelić w pogodę z tym kwasem. Nie, żeby ten kwas nam dobrze wyszedł, to byśmy musieli się wstrzelić w pogodę, żeby on dobrze odparował jednostajnie, nie? I tak, no, tak jak zawsze, ale ja nie wiem, czy to dobrze dawać duże takie porcje, nie? Na te pszczoły. Chociaż widzę, że specjalnie jakoś ten kwas nic im nie robi, tak? Nic się nie dzieje jakiegoś niezwykłego. Pszczoły normalnie latają i wszystko. Nie? Widzę, że jest bardziej posprzątany ul. Zaraz. Zawsze do jakieś wady i zalety. Ja jak robiłem latem, to jak włożyłem setkę, odparowała na taką rodzinkę niedużą, 6-7 ramek. Włożyłem drugą setkę i odparowała, to już w połowie, to już miałem dosyć. Nie? Ale to był jednostajny ciąg kwasu, ja tak sobie stworzyłem. Specjalnie. I one po prostu stanęły jakby z jakiejś niemocy. Już miały dosyć. Tak. Ale jak wyciągnąłem ten kwas, to one to odchorowały. I po tygodniu coś tam zaczęły robić, ale później to ja już je zniwelowałem, ja je połączyłem, nie? Mówię, ale im dałem czadu. No to już miały wtedy dosyć. I działamy, nie? Tu trzeba dzisiaj konstruować dach. To jest główna koncepcja dzisiejszego dnia. I poskładać niektóre elementy może. Ale nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie. I to by było to wszystko i życzę miłego dnia i miłej pracy.